Rozmowa dnia. Pan europoseł Andrzej Halicki, reprezentujący Platformę Obywatelską. Dzień dobry, witam, dzień dobry państwu. Serdecznie. Poczytam panu Włodzimierza Czarzastego. A to tak zaczynamy. To co, nie będzie miły, jak poczytam Czarzastego? Nie wiem, zobaczymy, co usłyszę. To z Polski The Times, dzisiejsze wypowiedzi, w zasadzie dzisiejszy wywiad. Po decyzji Schetyny szanse PiS na wygranie wyborów znacząco wzrosły. I dalej twierdzi Włodzimierz Czarzasty, Platforma nie chce wygrać z PiS-em. Nie, no ja nie chciałbym uprawiać takiej polemiki, zwłaszcza na antenie radiowej, no bo wydaje mi się, że po tej stronie, czyli gdzieś teraz o tym tak na boku, prodemokratycznym, proeuropejskim froncie, bo przecież byliśmy razem w ramach Koalicji Europejskiej i mam dobre doświadczenie, jeżeli chodzi o możliwość współpracy, żeby psuć tę dobrą współpracę z kampanii europejskiej teraz jakimiś przytykami wzajemnymi. No ale teraz wzajemnymi. To już nie będzie współpraca, przecież będzie oczywistym rywalizacja. Jest, nie, no, współpraca musi być, to po pierwsze, właśnie po to, żeby ten efekt był dobry, czyli jesienna głosujcie wygrana. Na Platformę albo na SLD? No chyba nie. Wyborcy mają wybór. No, zresztą, ale rozumiem, że Platforma będzie raczej swoich kandydatów zachwalała. Oczywiście, że tak. I oczywiście wola zwycięstwa. Co więcej, przekonanie, że jest ono w zasięgu ręki, jest bardzo duże. A dlaczego? Dlatego, że mamy bardzo dobry fundament, ten 40-procentowy, jeżeli chodzi o wybory te niedawne, majowe. No lider SLD mówi właśnie, że państwo zmarnowali ten fundament. Naprawdę nie chcę prowadzić takiej polemiki. Trzeba się mobilizować i mobilizować wyborców, a nie szukać dziury w całym. Jeżeli rzeczywiście będą te komitety różne, czyli będzie i lewicowy, i ludowy, i nasz, czyli obywatelski, i samorządowy, bo idziemy w szerokim bloku takiej obywatelskiej koalicji, to wyborca ma wybór. Ale wszystkich mobilizujemy do udziału i wszystkich mobilizujemy do tego, żeby tych wyborów nie bagatelizować, bo rzeczywiście Polska jest w bardzo trudnym momencie nie tylko tego ustrojowego demontażu, ale także gospodarczego. A proszę powiedzieć, dlaczego państwo zdecydowali się, bo pan teraz tak dużo mówi, podkreśla konieczność współpracy, współdziałania podczas kampanii wyborczej. Dlaczego państwo zdecydowali się jednak na samodzielny start w takim razie? No po pierwsze to nie my cały czas zachęcaliśmy do tego, by być tym jednym SLD koalicyjnym chciało. Bloku. No pamiętamy, że po pierwsze PSL podjęło taką decyzję. Ta lewa strona również miała wątpliwości. Nie, no SLD wprost przeciwnie, w ogóle nie miało wątpliwości. Rwało się z ramionami po prostu otwartymi do Platformy Obywatelskiej. Bardzo się cieszę. Ramiona zawsze otwarte to zawsze sympatyczny gest. Natomiast no, myślę, że w tym wypadku te trzy komitety rzeczywiście, jeżeli będą trzy, to będzie taki dosyć klarowny wybór dla tych, którzy mają sympatię lewicowe, tym ludowe, nie ma tego złego, co by na dobre nie centrowe. Wyszło, tak? Natomiast i to się powinno dobrze zsumować. Natomiast jak będziemy myśleć o tym, że jesteśmy dla siebie rywalami, a nie partnerami, to na pewno tego nic dobrego nie wyjdzie. Więc myślmy pozytywnie i mobilizujmy wyborców. To naprawdę jest ogromnie ważne, by w jak największej ilości pójść do tych wyborów jesiennych. Myślę zwłaszcza tych, którzy myślą prodemokratycznie, obywatelsko, myślą o praworządności, ale też myślą o tym miejscu Polski w Europie, no bo ja też z tej perspektywy. Jest pan zadowolony sytuację. Jako eurodeputowany Platformy Obywatelskiej z wyboru nowej przewodniczącej Komisji Europejskiej, z tego, że pani Ursula von der Leyen jest właśnie stanęła w tej chwili na czele tak, Komisji oczywiście Europejskiej. Jest reprezentantką no, tej frakcji, którą ja reprezentuję, którą my reprezentujemy, czyli EPP, Europejskiej Partii Ludowej, ale nie tylko dlatego, także dlatego, w jaki sposób przedstawiała swoje priorytety, a przecież mówiła bardzo wyraźnie o praworządności, ale także o tych wyzwaniach cywilizacyjnych, o których mówiliśmy i w kampanii. I o dialogu. Także o dialogu, no bo bez tego nie ma oczywiście dobrych decyzji. Na tym polega zresztą no, ta kultura i w Parlamencie tym, Europejskim, którą widać od pierwszego posiedzenia. Komisja Europejska powinna pracować w innym inaczej. Stylu, że nie od razu artykuł 7, nie Trybunał Sprawiedliwości, no, tylko, jest więc tylko, tego nie da się tylko inna zupełnie procedura, najpierw rozmowa, więcej szacunku i tak dalej. To też się panu podoba?
Oczywiście, że mi się podoba dialog, natomiast jeżeli mówimy o artykule 7, on jest uruchomiony, bo tego nie da się uniknąć. Są postępowania także przed Trybunałem Sprawiedliwości. Mamy pierwsze orzeczenia, kolejne wiszą i będą wkrótce, dlatego że i kwestia Izby Dyscyplinarnej i KRS-u, no to są decyzje, z których polski rząd musi się tłumaczyć, musi się wytłumaczyć, bo nie można łamać podstawowych zasad. Nie tylko mówię o niezawisłości sędziów, ale także instytucji, które muszą mieć swoją niezależność. Ale wypowiedzi nowej przewodniczącej Komisji Europejskiej były takie krytyczne wobec tych decyzji Komisji Europejskiej, tej już wręcz kończącej. Wręcz odwrotnie. Bardzo fundamentalnie. Bardzo zachęcam pana posła, żeby się jednak wczytał w te wypowiedzi. Ja się muszę wczytać, bo rozmawiałem na ten temat. Mówiła o tym, że to były słuszne decyzje? W pierwszych słowach podkreślała tak, konieczność jeszcze większego zwiększenia uwagi co do tych, którzy łamią wspólne zasady, więc takiego poluzowania czy bagatelizowania tej kwestii nie tylko nie będzie, ale musi być jeszcze większa troska o egzekwowanie tychże. Czyli jeżeli mówimy o praworządności, jeżeli nie chodzi ma o działanie, bo pan mówi teraz o nacisku na praworządność, na sprawy praworządności, mówiła, że one nie mogą być traktowane wybiórczo, nie mogą dotyczyć tylko jakichś wybranych państw, tylko muszą wszyscy przestrzegać praworządności. No, to była jedna, tak, jedna wypowiedź, czyli w pewnym sensie też w kontrze do tej komisji, która kończy urzędowanie, ale mówiła również o działaniach, które są podejmowane i według niej ta droga, która została wybrana, nie była drogą najlepszą. No to można wprost wyczytać. Nie. Kilka wywiadów na ten temat jest pani przewodniczącej. Kompletnie się nie zgadzam z taką interpretacją. Po pierwsze, w parze z panem Timmermansem, jeżeli już dotykamy kwestii tej odpowiedzialności za tę procedurę, będzie prowadzić dalej te działania. Po drugie, bardzo mocno o tym mówiła w swoich wystąpieniach i także podczas naszych wspólnych spotkań. Po trzecie, akcentuje to także podczas wizyty w Polsce, bo przecież od tego zaczęła swoją wypowiedź tutaj. Także a cieszy się pan z tej wizyty w Polsce? Oczywiście, że tak. Szybko po Paryżu od razu oczywiście, Warszawa? To jest bardzo ważne, żeby w tym dialogu uczestniczyć, a nie tylko prowadzić wojnę. Myślę i mam nadzieję, że polski rząd też wyciągnie konsekwencji z tej, tej nieudanej i takiej bardzo źle prowadzonej polityki i konfrontacji i agresji, i też przeinaczania faktów. Panie mamy dosłownie chwilę, chciałabym jeszcze pana, zapytać o i zupełnie inną sprawę. Tak. Grzegorz Schetyna wielokrotnie deklarował, zostawimy wszystko, co zostało przyznane. Oczywiście, tak mówił o programach społecznych, między innymi o 500+. A z kolei pan profesor Żońca, to zdaje się główny taki ekonomista, strateg ekonomiczny Platformy Obywatelskiej, mówi socjalne Eldorado. To jest określenie dla programu 500+ i mówi, że tego się nie da utrzymać, że ten program powinien być tylko dla osób pracujących. Da się utrzymać, natomiast musi być racjonalność, musi być sprawiedliwość, musi być także ta kwestia, która dotyczy najuboższych 500+ działający w tej formie jest programem sprawiedliwym czy niesprawiedliwym? Jest programem, w którym na pewno potrzebne są również takie mechanizmy, które zwrócą uwagę na to, że najbiedniejsi i najbardziej potrzebujący wcale nie mają tej pomocy tak poważnej, jak to się zapowiadało. Czyli państwo dokonają zmian w tym projekcie, w tym programie. Trzeba wpisać ten projekt również w politykę pomocy, całej polityki społecznej. I jeszcze raz podkreślam to, co powiedział Grzegorz Schetyna. Nic, co zostało przyznane, nie będzie odebrane. Będziemy w jeszcze większym stopniu zwracać uwagę na potrzebujących, na przykład opiekunów osób niepełnosprawnych. To pan Andrzej Żońca, pan profesor Żońca. Rodziny, które są niepełne, będzie a również jeszcze muszą głównym być ekonomistem Platformy pomocą, Obywatelskiej, czy już raczej kończy swoją karierę? Taką pomocą i takimi Panie świadczeniami. Pośle, kończy swoją karierę pan profesor pierwsze Żońca? Pierwsze dziecko, które jest wyzwaniem i tak dalej, i tak dalej. No jest tych punktów pierwsze kilka. Dziecko już właśnie zostało ujęte zostało w programie 500+. Ale czy pan profesor... Nie, nie werbalnie. Pierwsze od października, jeżeli dobrze pamiętam. Nie, panie pośle, to coś panu umknęło od lipca. Od lipca, dobrze. Tak. Czyli już to działa. Pan Żońca będzie się musiał wycofać z tego określenia?
Pani Rzońca jest ekspertem i będziemy korzystać z rad eksperckich zawsze. Eksperckie rozumiem, rady że są nie, różne. Niektórych tylko pana Rzońcy. Oczywiście, tak, które będziemy przyjmować jako bardzo jako dziękuję. Narzucę. Pan Andrzej Halicki, eurodeputowany Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej w zasadzie chyba powinnam powiedzieć. Tak jest, Koalicji Obywatelskiej. Był gościem Sygnałów Dnia. Dziękuję bardzo. Była to Rozmowa Dnia.